Cześć, witam serdecznie, z tej strony Skype. Z tego co widziałem ostatnio, kilku znanych polskich youtuberów zgodziło się na promocję Pixel Worlds, za co jestem bardzo wdzięczny. Oznacza to również, że wiele nowych osób może chcieć dać szansę Pixelom, ale początki rzadko kiedy są najłatwiejsze. Dlatego pewnie ktoś zapyta, ale co ja tu mogę robić, gdzie w tym zabawa, jaki jest cel tej gry? I myślę, że na te pytania dam radę odpowiedzieć w tym poradniku, bądź serii, jeśli ktoś by takie chciał. Nadmienię też, że gra dostępna jest teraz również w języku polskim, więc warto było poczekać. Zacznijmy od stworzenia konta. Po krótkiej scence i wprowadzeniu do mechaniki gry będziemy mogli wybrać nazwę własnego świata. Oczywiście większość tych fajnych już pewnie została zajęta, ale że jesteśmy kreatywni, pewnie znajdziemy coś dla siebie. Wspomnę również, że podczas tworzenia poradnika gra nie była jeszcze dostępna w języku polskim, więc poszczególne cięcia pokażą jeszcze grę w starej wersji. Po przetłumaczeniu jednak niewiele się zmienia. Jeżeli utworzyłeś konto przed aktualizacją, prawdopodobnie gra będzie ciągle w języku angielskim. W takim przypadku wejdź do menu do ustawienia, a następnie zmień język na polski. Gra poleci nam założenie kłódki dzięki której nikt prócz nas nie będzie w stanie nanosić zmian na nasz świat. Zanim jednak zaczniemy wykonywać polecane zadania, warto wpierw nadać sobie imię, po czym zabezpieczyć konto hasłem. Polecam również potwierdzenie konta e-mailem w razie chęci zmiany hasła, nagłych wypadków albo tym podobnych. Tego akurat nie zabezpieczałem, ale tylko ze względu na to, że jest to jedynie poradnikowe konto. Pierwsze zadanie nie tyle co warto, ale również należy wykonać, więc Wystarczy podążać za instrukcjami, które daje nam gra. Tutaj wymagane było zniszczenie 10 bloków ziemi, przy czym ja również zniszczyłem dłuższy rodzaj trawy do późniejszego użytku. Po wykonaniu kilku zadań, przynajmniej kilka razy wpadniemy na wyższy poziom, co warto wykorzystać. Za kolejne poziomy możemy odlokować poszczególne umiejętności, jeśli tak to można nazwać, które znajdziemy w profilu swojej postaci. Niestety usunięcie jednej umiejętności kosztuje 100 bytecoinów, które są walutą giełdy Pixel World, którą z kolei zobaczymy za chwilę. Z tego powodu zalecam rozsądne wybieranie umiejętności, by nie tracić zbyt dużo na ich usuwaniu. Po rozszerzeniu ekwipunku dostaniemy za zadanie kupienie pakietu nasion, który przyda nam się później. Chciałbym też nadmienić, że gems, o których mówię w dalszej części poradnika, to teraz w polskiej wersji klejnoty. Bitcoin to z kolei monety. Mimo, że gra dla nas jest w wersji polskiej, inni gracze spoza naszego kraju nas oczywiście nie zrozumieją, a głównym językiem w porozumiewaniu się z innymi graczami jest właśnie angielski. Jednak zatrzymamy się na chwilę przy sklepie. W sklepie znajdziemy wiele kategorii z poszczególnymi typami przedmiotów, od ubrań, przez bloki po przenośne modyfikatory grawitacji znajdziemy tu wszystko, czego potrzeba. Główną walutą sklepu Pixel World są oczywiście dżemy, czyli od niedawna klejnoty. Dżemami nie można handlować z innymi graczami, a główne sposoby ich zdobycia to nether, czyli podziemna kraina, jak to nazywa polskie tłumaczenie, łowienie ryb, farming, co po polsku lubi nazywać rolnictwem, dzienne zadania, reklamy w wersji mobilnej gry, dzienne nagrody, walki z innymi graczami, czyli PvP oraz zakupy. Niektóre z tych oraz innych sposobów omówione zostaną jeszcze w tej części, podczas gdy następne, dłuższe, postaram się opisać w innym odcinku. Jednak mimo, że przedmiotów jest w sklepie bardzo dużo, na sam początek nie warto wydawać ich na losowe paczki bądź ubrania, chociaż tego nie zabraniam. Oraz nawet wędki prosto ze sklepu, co wyjaśnię w odcinku wyjaśniającym łowienie ryb. Nie zrozumcie mnie źle, można zakupić wędkę prosto ze sklepu i próbować swoich sił, ale będzie to nużące i ekstremalnie wolne. Jeśli jednak chcecie, warto zamiast droższych wędek zakupić podstawową bambusową bądź zwłok na szklanego, by zminimalizować czas oczekiwania na ryby. A jeśli jednak w dalszej części poradnika spodoba Wam się idea podziemia, w sekcji specjalnych przedmiotów możecie znaleźć czerwone zwoje, by do niego wejść. Następnie pozostaje nam napisanie czegoś mądrego bądź niemądrego na czacie, na co pozwala nam wciśnięcie Enter na klawiaturze, bądź dotknięcie ikony czatu na urządzeniach mobilnych. Na samym kroku dostajemy za zadanie wejście na dwa inne światy, co robimy przez wyjście przez portal bądź przez menu w lewym górnym rogu. Najprawdopodobniej przywita nas również specjalna oferta dla nowych graczy, w której za od 8 do 12 zł, to zależnie od platformy, na której gramy, otrzymamy równowartość 25 tysięcy gems, czyli waluty używanej w sklepie oraz limitowane skrzydła. Wszystkie skrzydła oferują możliwość podwójnego skoku, ale w grze znajdziemy wiele rodzajów skrzydeł, za które nie będziemy musieli płacić złotówkami. Osobiście uważam, że sama paczka jest tego warta, ale możemy zajść daleko nie wydając nagrody ani grosza. Po wejściu na Pixel Station, warto byśmy najpierw odwiedzili robota po prawej, odbierając dzienne zadania oraz pudełka, w których losowo codziennie możemy znaleźć jakąś nagrodę. Za pierwszym razem otrzymamy zawsze nagrodę Środkową u Góry, więc każde nowe utworzone konto otrzyma właśnie tą opcję. Samo tworzenie dodatkowych kont tylko dla dziennych nagród jest mało opłacalne na dłuższą metę. Główne nagrody zmieniane są co miesiąc, a pudełka na dole są ekskluzywne dla statusu VIP, który można nabyć dzięki osiągnięciom w różnorakich konkursach bądź po prostu przez zakupy. Status VIP bądź VIPa oznacza również darmowe 2000 gems dziennie, żółte imię, dodatkowe miejsce do sprzedaży na giełdzie i różne oferty w sklepie. Niewymagane, ale przydatne, a po zapłaceniu zawsze można poszukać osiągnięć, których jest właśnie nagrodą. Nad wejściem znajdziemy właśnie market, dzięki któremu gracze mogą sprzedawać, bądź kupować swoje przedmioty za bytecoiny, czyli monety. Monety można zakupić od sprzedawcy, jednak sprzedaje je on w dość niekorzystnej cenie, więc warto wykonać jakieś zadania, osiągnięcia, zakupić je od graczy, bądź właśnie sprzedając przedmioty na giełdzie. Przed sprzedaniem przedmiotu warto wpierw poszukać ile dany przedmiot normalnie kosztuje oraz wystawić go w dość rozsądnej cenie, by inni gracze zwrócili na niego uwagę. Sprzedawanie przedmiotów za cenę niższą niż inni byłoby najlepszym pomysłem, ale czasem uda nam się sprzedać nawet coś drożej. Przedmioty, które najczęściej udawało mi się dobrze sprzedać, to właśnie te kryształy z podziemia bądź neteru. Warto zbierać również dusze, które mają podobny popyt na giełdzie. Wszystko, co mamy, da się sprzedać za rozsądną cenę, a przedmioty droższe zawsze możemy sprzedać graczom za warloki. Następny świat, który można odwiedzić, to albo jeden ze światów eventowych, bądź światy tygodnia, które w większej mierze są parkurami wartymi odwiedzenia. Po wykonaniu tego zadania gra poleci nam odwiedzenie neteru, który jest jedną z pierwszych metod zarobku. Po otrzymaniu zwojów możemy albo pójść samemu, bądź ze znajomymi przez portale, bądź użyć zwojów, by wejść do neteru z nieznajomymi. W tym akurat w zadaniu nie jest wymagane nawet ukończenie neteru, gdyż zostanie ono zaliczone w momencie, w którym się w nim pojawimy, a przy wyjściu, przed zakończeniem odliczania, nie zostanie zużyty zwój. Pokrótce jednak wytłumaczę działanie neteru, bądź podziemie, jakkolwiek zostanie ono przetłumaczone. Głównym celem neteru jest zebranie czterech kluczy, przy okazji zbierając kryształy, które później można sprzedać bądź zniszczyć na gemsy. Po zebraniu czterech kluczy wystarczy odnaleźć wyjście, po czym otrzymamy odpowiednią ilość gems oraz doświadczenia. Jako, że uzbrojenie oraz umiejętności do niego są tematem głębszym, trzeba będzie polegać bardziej na poradniku, który jest na kanale. Zdaję sobie sprawę, że jest to poradnik po angielsku, więc prosiłbym o opinię, czy lepiej byłoby dołożyć polski tłumaczenie do dotychczasowego poradnika, czy po prostu stworzyć nowy po polsku. Po wykonaniu dotychczasowych zadań, od teraz będziemy polegać na dziennych zadaniach, które po wykonaniu odnawiają się przez 4 godziny. Przy okazji ich wykonywania warto poznać zasady craftingu, tworzenia przedmiotów. Pod przyciskiem R zobaczymy książkę przepisów, w której każdy przepis oblokowujemy stworzeniem nowego przedmiotu, przez połączenie nasion dwóch innych przedmiotów, co również jest dobrą metodą na zdobywanie doświadczenia, przynajmniej na początku. Nasiona zdobywamy niszcząc bloki. W tym przypadku najłatwiejszym przepisem będzie trawa, którą otrzymamy z połączenia ziemi oraz jaskiniowego tła. Oczywiście nie wiem w jaki sposób te przedmioty będą przetłumaczone, więc na razie opieram się na dość dziwnych nazwach. Każdy nowy przepis w książce po połączeniu nasion zostanie odblokowany oraz jednorazowo dostaniemy bonus w postaci doświadczenia. Po posadzeniu nasion i wybraniu innego na rosnącym drzewku zostanie wyświetlona informacja, czy dane nasiona można połączyć. W tym przypadku sadzimy jedno na drugie tworząc nowy przedmiot. Oczywiście w grze dostępne są również inne metody craftingu, lecz warto je wyjaśnić później w bardziej zaawansowanym poradniku przy no, większym wkładzie finansowym. Warto zajrzeć na wiki Pixel Walls bądź na światy pokroju Recipe, by dowiedzieć się przepisów na poszczególne bloki. Wszystkie podstawowe składniki do tworzenia nowych przedmiotów przez łączenie nasion znajdziemy pod ziemią. Przy okazji tworzenia przedmiotów warto wiedzieć czym jest farming, czyli jedna z kilku podstawowych metod zarabiania gems, Farming czy ewentualne rolnictwo polega na zainwestowaniu początkowej ilości bloków bądź nasion na rzecz zwiększenia ich liczebności. Jednak bardziej poludzko oznacza to, że przedmiot nadający się do rolnictwa, co można sprawdzić w jego opisie, przy ciągłym sadzeniu, zbieraniu drzewek oraz niszczeniu bloków będzie przybierał w liczbach, czyli po prostu będzie go więcej. Przykładowo opierając się na najbardziej popularnym bloku do tak zwanego farmienia, kolczastych bombach bądź spike bombs jak do tej pory było, sadząc 100 nasion, zbierając je po paru dniach gdy urosną oraz niszcząc je skończymy z większą ilością nasion niż zaczynaliśmy. Można je potem sprzedać bądź uprawiać w stylu zdobycia większej ilości. Oczywiście jest to czysto teoretyczna liczba, ale warto zaczynać z większymi ilościami by mieć większe szanse powodzenia. Jako że nie wszystkie przedmioty, które w opisie są zaznaczone jako nadające się do rolnictwa są opłacalne, kilka takich przedmiotów podam w opisie filmu. Na sam początek znajdowany w każdym nowym świecie soil, będzie w sam raz, jako że zawsze z tego właśnie bloku wypada po jednym gemie. Sadząc, zbierając, niszcząc i powtarzając całą procedurę na pewno na koncie przybędzie nam parę kryształów. Po jakimś czasie warto zainwestować w bardziej znany oraz blok do rozpoczęcia własnej farmy, czyli kolczaste bomby, bądź spike bombs jak do tej pory było. Można je zakupić od innych graczy bądź kupić na giełdzie Pixel Worlds. Oczywiście można również stworzyć je samemu, jednak jest to mało opłacalne. Warto też spróbować swoich sił w farmieniu innych przedmiotów ze świata, nawet jeśli oznaczałoby to tworzenie nowych światów, by je zdobyć. Mam na myśli wodę, bloki wegetacyjne oraz wiszące liście. Każdy z tych przedmiotów ma zastosowanie dla innych graczy, więc warto w którymś momencie zacząć sprzedawać je na giełdzie bądź za Warlocki innym graczom. Warto zajrzeć na czat ze względu na globalne wiadomości, w których możemy znaleźć kogoś skupującego przedmioty, które mamy. Możemy napisać taką globalną wiadomość w podobny sposób przez naciśnięcie przycisku czatu i zmianę na wiadomość globalną. Sama wiadomość globalna kosztuje 2500 gems, więc na początek na pewno nie będzie to jakieś opłacalne. Pixel Worlds mimo małej wagi i pozornemu brakowi możliwości ma do zaoferowania więcej niż by się na początku wydawało. Mimo braku jednego większego celu jest wiele mniejszych jak osiągnięcia, rywalizacja z innymi graczami oraz oczywiście zabawa z przyjaciółmi. Łowienie ryb, farming oraz eventy tylko jedne z tych możliwości i myślę, że każdy w tej społeczności znajdzie dla siebie miejsce. Powodzenia i do następnego razu.